rozwijanie i modernizowanie bazy medyczno-terapeutycznej oraz poszerzanie oferty usług medycznych jest jednym z głównych celów, jakie realizuje nasza placówka w ramach polityki rozwoju szpitala powiatowego w Międzyrzecu Poznańskim. Otwarcie dzielnego domu opieki medycznej przy szpitalu jest wypełnieniem jednego z punktów przyjętego planu strategicznego. Jest to ważne wydarzenie dla naszego szpitala, ale przede wszystkim ważne dla całej lokalnej społeczności. Drodzy Państwo, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przyjęcie zaproszenia na otwarcie dziennego domu opieki medycznej. Cieszymy się bardzo z tak licznej obecności dostojnych gości. Projekt realizowany jest w partnerstwie, jak wcześniej powiedziałem, partnerami projektu są Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Partnerzy wnoszą wkład w postaci wsparcia merytorycznego, programowego i w działaniach środowiskowych. SPZO w Międzyrzecu Podlaskim jest liderem projektu, ponoszącym m.in. wszystkie koszty wkładu własnego, administracji i utrzymania pomieszczeń. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. Wartość projektu to blisko 1 000 000 zł. Wkład własny to tylko 4%, to jest kwota 44 tysięcy. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM to jest opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta, usprawnienie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Pozostanie na zawsze. Amen. Jestem pełen uznania i podziwu dla tych, którzy się troszczą o człowieka. Bo człowiek jest największą wartością i godność ludzka ma to do siebie, że nad człowieka nie ma innej godności. I dlatego dzisiaj chciałbym pogratulować tym wszystkim, którzy dokonują nowego dzieła w naszym szpitalu. Bo tu się dokonało tak wiele, bo jestem tego świadkiem od 40 lat. I kiedy z tego leprozjum przeszliśmy tutaj, do tego nowo wybudowanego bloku, kiedy właśnie widać, jak to wszystko pięknieje, jak to nabiera wyrazu i jak to pięknie służy dzisiaj w społeczności naszej lokalnej, tutaj całego regionu.